Cześć, z tej strony Mariusz Bernacki, witam Cię na moim kanale i w dzisiejszym materiale chciałbym Ci pokazać różnice, jakie są między brand name'em i pen name'em. Zaczynajmy. Brand name i pen name. Pen name, czyli tak jak sama nazwa mówi, no to po prostu jest taki pseudonim, a brand name jest to marka. Najlepiej, jeśli chodzi o pen name'y, według mnie, oczywiście jest to subiektywna opinia, pen name'y używać głównie pod e-booki, czyli pod książki. A jednak brand name'y używać jedynie do właśnie notatników, zeszytów, czy też innych takich produktów low, no content. Teraz Ci pokażę, jak to wygląda na Amazonie. Tutaj są journals, czyli takie dzienniki. I tutaj na przykład, jak widzisz, jest Pretty Simple Press, czyli jest po prostu dziennik i jest utworzony jak pod brand name'em. Ale też na przykład jest tutaj jakiś produkt low content i jest pod Monica Sweeney. I jest pod właśnie takim pen name'em. Tu też jest pod pen name'em. Tutaj jest już jednak brand name. Więc tak jak widzisz tutaj po statystykach, pomimo tego, że to jest pen name, to tak czy tak ta pozycja się świetnie sprzedaje. A wejdźmy sobie w tego autora. I jak widzisz, ten autor ma też książki, pozycje e-booków. Więc przypuszczam, że ten autor, ten przedsiębiorca, utworzył najpierw właśnie e-booki, a dopiero później zaczął, czy też zaczęła, myśleć o produktach low content. Więc zerknijmy sobie, ile tych produktów ma. No, 9 stron, także dość sporo. Z czego jeden bestseller. Widziałem akurat ten Wreck This Journal. Fajny pomysł, bardzo ciekawy. Możesz na przykład zaczerpnąć z tego właśnie pomysł i stworzyć coś takiego. Pokażę Ci, o co chodzi. To jest na pewno każda kartka jest coś trzeba zniszczyć, wydrzeć, pomazać pewnie. Coś w ten sposób. Taki bardziej rozrywkowy zeszyt. Ale jednak no trzeba poświęcić trochę czasu, żeby to naprawdę stworzyć, bo jednak jak widzisz, no nie jest łatwo, chyba że komuś zlecić zrobienie czegoś podobnego, na przykład lepszego, i wtedy miałoby to sens. No na pewno jest to dobra nisza, ponieważ. Ojejku. Gdzie są informacje? Tu są. Pierwsze miejsce w Craft and Hobbies Reference. 1169 miejsce w książkach. Nie jest źle, fajnie, bardzo, znaczy nie jest źle, bardzo dobra pozycja. Ok, wróćmy do tego. Więc tak po prostu, no, moja opinia jest taka, że ja przynajmniej tak tworzę, że używam brand name'ów pod właśnie produkty low, no content. Zeszyty, notatniki, planery i inne. A pen name'ów używam jedynie właśnie pod e-booki, pod książki, pod audiobooki. Więc tak jak widzisz tutaj po prostu, no nie jest warto aż tak się skupiać, czy to ma być brand name, czy też ma to być pen name. Warto po prostu tworzyć i tworzyć profesjonalnie i to wtedy się będzie no po prostu sprzedawać. A jeszcze spojrzę na ten tytuł, bo możliwe, że to jest, nie wiem, nie do końca wiem, czy to jest właśnie produkt low content, ale chyba tak. No tak, low content. Więc to jak zrobisz, po prostu wybór należy do ciebie. Ważne, abyś tworzył, nie przestawał i zgarniał po prostu pieniądze za to. Jeśli podobają Ci się moje materiały, proszę Cię o zostawienie łapki w górę, daj jakiś komentarz, ponieważ komentarze pomagają bardzo, aby podbijać wyświetlenia, coraz więcej osób to widzi, coraz więcej osób po prostu poznaje ten biznes Amazona KDP, ACX-a, publikowania po prostu na sposób tak wolny i dość tani lub nawet bezpłatny, jeśli chodzi o produkty low i no content. Zostaw też subskrypcję, jeśli chcesz być na bieżąco, kliknij w dzwoneczek i do zobaczenia lub usłyszenia w kolejnym materiale. Pozdrawiam, cześć!